wyśpiewując tekst gorzkich żali, wpatrujemy się w umęczone oblicze Pana Jezusa. Kontemplujemy Jego twarz wykrzywioną od bólu. Wpatrujemy się w Jego niesprawiedliwe osądzenie. Widzimy Jego rany wyszarpane biczami. Przypatrujemy się szkarłatnej szacie i słyszymy, jak jest wyśmiewany przez żołnierzy. Widzimy, jak Jezus zostaje niesprawiedliwie osądzony. Co mówi nam to cierpienie Chrystusa? Co Jezus chce nam powiedzieć, przyjmując szkarłatną szatę, biczowanie, ukoronowanie cierniem, zaparcie się przez Piotra, targanie na sąd? Co Jezus chce nam powiedzieć, przyjmując niesprawiedliwy wyrok? Jezus przez swoje cierpienie, przez przyjęcie tego wszystkiego mówi nam, że Jego pokarmem jest pełnienie woli Ojca, że On przyszedł po to, aby zrealizować do końca Boży plan zbawienia, żeby wola Ojca wypełniła się w Jego życiu i żeby Bóg okazał się tym Bogiem, który kocha tak bardzo każdą i każdego z nas, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy z nas, wierzących, nie zginął, ale miał życie wieczne. Drogie siostry i drodzy bracia, gdy wpatrujemy się w Chrystusa cierpiącego, w Chrystusa przyjmującego mękę, to widzimy, że posłuszeństwo woli Ojca, posłuszeństwo wypełnieniu Bożego planu zbawienia jest dla Jezusa czymś nadrzędnym. Jest faktycznie Jego pokarmem. Że Jezus z miłości do nas jest posłuszny Ojcu aż do końca. Gdy wpatrujemy się w Jezusa, to odkrywamy pewne bardzo konkretne prawdy dotyczące tego Jego posłuszeństwa. Te prawdy są ważne dla nas, bo my jako Jezusowi uczniowie jesteśmy zaproszeni, przynagleni do tego, żeby wolę Boga wypełniać w naszym życiu. Żeby wola Boga, tak jak w życiu Jezusa, tak i w naszym, stawała się naszym pokarmem. Zobaczmy więc, wpatrując się w Pana Jezusa, co On sam mówi nam o wypełnianiu woli Ojca do końca. Jakie prawdy o pełnieniu Bożego planu nam przekazuje przez swoją mękę i śmierć. Po pierwsze, Jezus cierpiący mówi, że przyjęcie i wypełnienie woli Boga do końca jest trudne. Dokonało się przecież to wypełnienie w życiu Jezusa przez przyjęcie męki, przez przyjęcie śmierci i przez grób. To nie było łatwe. To nie było zjedzenie bułki z masłem. To było okupione wielką walką wewnętrzną, oporem, który Jezus w sobie doświadczał. W ogrójcu przecież modlił się: jeśli możesz, odsuń ode mnie ten kielich. I pocił się krwawym potem, bo bał się tego, co go czekało. Pełnienie woli Ojca budziło na poziomie emocji, przeżyć, opór w Jezusie. Wiązało się z lękiem i strachem. I to jest pierwsza prawda,
o pełnieniu woli Boga. Pełnienie woli Boga jest nierzadko trudne. Wymaga pójścia pod prąd. Wiąże się ze zgodą na obumieranie dla własnych planów, własnych pomysłów, własnego egoizmu, własnego grzechu. I to budzi opór. Nie może być inaczej. Jeśli tak było w życiu Jezusa, to musimy się zgodzić, że tak będzie i w naszym życiu. Po drugie, gdy wpatrujemy się w Pana Jezusa, którego pokarmem jest spełnienie woli Ojca, to widzimy, że to wypełnienie Bożego planu w Jego życiu nie było pokierowane emocjami, nie wynikało z przeżyć, ale było decyzją. Jezus zadecydował w sposób wolny, że nawet jeśli będzie go to wiele kosztować, on chce wypełnić Boży plan zbawienia do końca. Chce. To jest jego decyzja. I to jest bardzo ważna prawda dotycząca naszego pełnienia woli Boga w życiu. Pełnienie woli Boga nie wynika z naszych emocji, z naszych przeżyć. Nie może się nimi kierować. Pełnienie woli Boga jest wolną decyzją. Decyzją odpowiedzi naszej na Jego nieskończoną miłość. Posłuszeństwem wobec Boga, który jest zaangażowaniem rozumu i woli. Po trzecie, gdy wpatrujemy się w Jezusa cierpiącego i gdy wsłuchujemy się też, zwłaszcza w Ewangelii Jana, jak Jezus widzi swoją mękę, to odkrywamy, że Chrystus mówi często o tej godzinie swojej męki i śmierci jako o oddaniu chwały Ojcu, jako o godzinie chwały. Męka i śmierć, przez którą zrealizowało się w życiu Jezusa wypełnienie Bożego planu, to było najdoskonalsze oddanie chwały Bogu. To było najdoskonalsze uświęcenie Bożego imienia, imienia Ojca Niebieskiego. W naszym życiu także tak jest. Może zadajemy sobie często pytanie, jak chwalić Boga w naszym życiu. Nie inaczej, jak przez skrupulatne i wierne pełnienie Jego woli, nawet jeśli to jest trudne. To nie przez śpiew pełen uniesienia oddajemy przede wszystkim Bogu chwałę, ale przez wypełnianie konsekwentne tych zadań, tych wskazań, które Bóg nam daje i które odkrywamy jako Jego wolę. Po czwarte, gdy wpatrujemy się w Pana Jezusa cierpiącego i pełniącego wolę Ojca do końca, to widzimy, że ta uległość Jezusowa, Jego posłuszeństwo otwiera pole do działania Boga. W liście do Hebrajczyków, który dziś w piątą niedzielę słyszymy, w piątym rozdziale tego listu, jest takie piękne zdanie, że Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. Może nas zaskakiwać to stwierdzenie, bo autor z listu do Hebrajczyków mówi, że Chrystus modlił się o wybawienie od śmierci i został wysłuchany. Jak to został wysłuchany, skoro umarł na krzyżu? Został wysłuchany, bo poprzez swoje posłuszeństwo otworzył pole do działania Ojcu, a odpowiedzią Ojca było zmartwychwstanie, było wskrzeszenie Jezusa z martwych, było uczynienie tego, co po ludzku jest niemożliwe do osiągnięcia. Było okazanie niesłychanej Bożej mocy, która była odpowiedzią
na posłuszeństwo Jezusa aż po śmierć, aż po krzyż. Tak jest i w naszym życiu, siostry i bracia. Jeśli idziemy drogą pełnienia Bożej woli konsekwentnie, aż do końca, to możemy być pewni, że otwieramy pole do działania dla Boga i Bóg dokona w naszym życiu tego, co po ludzku jest niewyobrażalne, nieosiągalne i niemożliwe. I wreszcie, gdy wpatrujemy się w Jezusa cierpiącego, to odkrywamy, że przyjęcie przez Niego woli Ojca i zrealizowanie Bożego planu do końca jest życiodajne. To prawda. Jezus umarł. On stał się ziarnem, które zostało rzucone w ziemię i obumarło. Ale to ziarno, dlatego że obumarło, stało się źródłem życia. Warunkiem tego, by ziarno mogło wydać plon, jest jego obumarcie w ziemi. Pełnienie woli Ojca w życiu Jezusa stało się życiodajne. Jezus poprzez swoje posłuszeństwo i uległość wszedł poprzez zmartwychwstanie do nowego wymiaru życia. Więcej, tym życiem obdarował nas, życiem wolności i zwycięstwa nad grzechem i nad śmiercią. Nas, którzy uwierzyliśmy Jemu, Zbawicielowi świata. Ta prawda dotyczy także naszego życia. Jeśli jesteśmy posłuszni Bogu, jeśli wypełniamy Boży plan w naszym życiu do końca, to On, choć pozornie czasem może wydawać się porażką po ludzku, jest życiodajny dla nas i dla tych wszystkich, którzy są wokół nas. Panie Jezu, dziękujemy Ci dzisiaj za to, że Twoja męka, śmierć i zmartwychwstanie pokazuje nam prawdę o tym, że przyjąłeś i wypełniłeś wolę Ojca do końca. Prosimy, daj nam łaskę tego, byśmy wolę Ojca, Boży plan, nasze powołanie pełnili konsekwentnie, także wtedy, gdy to jest trudne, byśmy podejmowali decyzję, że chcemy. Prosimy, byśmy oddawali przez pełnienie woli Boga Jemu samemu chwały, byśmy otwierali w ten sposób pole do działania samemu Bogu w naszym życiu i mogli cieszyć się tym życiem, które pełnienie woli Ojca przynosi. Tym życiem, które pełniąc wolę Ojca ofiarowałeś Ty, Zbawiciel, każdej i każdemu z nas, którzy w Ciebie, jedynego Pana i Zbawiciela, wierzymy.